Stefan Grawiński to pisarz okresu polskiego międzywojnia, który zasłynął opisując klimaty kolejowe w cyklu opowiadań zatytułowanych Demon ruchu. Czym jest głucha przestrzeń? Głucha przestrzeń to cisza, która trwa na małych, prowincjonalnych stacyjkach, gdzie w upale trwają srebrne linie kolejowych torów, gdzie od czasu do czasu przejeżdżają dymiące lokomotywy i gdzie w końcu zapada zmierzch. Wojciech Weiss, malarz, który stworzył szereg pejzaży z okolic Płaszowa, podkrakowskiego Płaszowa, pisał w liście do swojego ojca, który był właśnie naczelnikiem stacji w tymże Płaszowie, w liście z Paryża. U nas w domu pewnie nic się nie zmieniło. Zawsze ta cisza, przerywana sykiem i świstem maszyn. Czym jest ślepy tor? Ślepy tor to boczna odnoga czasu i w pewnym sensie boczna odnoga przestrzeni. Tam trwają na torowiskach poprzerastanych trawą wielkie rdzawe cielska lokomotyw. Tam królują bodiaki i łopiany. Tam czas zatrzymuje się, a jedyną możliwością wyjścia poza jego ramy jest marzenie o dalekiej podróży. Te klimaty najpełniej pokazuje malarstwo Marka Ałaszewskiego, Rafała Malczewskiego czy Jacka Sroki. Czym jest wagon transformacyjny? To przestrzeń dziwna, która jest w zasadzie antytezą radosnej, dziecinnej podróży na wakacje, najlepiej na półce z walizkami. Tak czy inaczej, to przestrzeń podróży nocą. Przestrzeń klaustrofobiczna, zamkniętego kolejowego przedziału. Wówczas to uwalnia się wyobraźnia. Wtedy, kiedy rozum śpi, jak wiadomo, budzą się demony, chociażby te z asamblarzy Władysława Hasiora, ale też z rysunków Brunona Schulza czy Bronisława Linkego. Jeżeli wszystkie te klimaty chcą Państwo odczuć, to najlepiej przyjść na wystawę do Muzeum Literatury w Warszawie, której tytuł brzmi Pociągi, czas miniony, czas zatrzymany.